Dzień dobry Państwu, witamy już na ostatnich spotkaniach Festiwalu Miasto Słowa, który się powoli kończy, bo dziś ostatni dzień, póki co nie pada, więc jest bardzo przyjemna sytuacja. Jest chłodno, więc bardzo dziękujemy, że Państwo jednak zdecydowali się przyjść i nas posłuchać. Pierwszym gościem dzisiejszego dnia będzie Jakub Żulczyk. Zaraz się dowiemy, co się z Jakubem Żulczykiem podziało w ostatnich latach. Spotkanie to poprowadzę ja, bo tak sobie autor zażyczył. Proszę gromkimi oklaskami wywołać. Na czerwonym. Powiedziałem wywołać i się zaciąłem, bo tak naprawdę nie wiem wywołać kogoś. Kiedyś spotkania z Jakubem Żulczykiem zaczynały się od tego, że się mówiło przed Państwem Jakub Żulczyk, autor powieści takich a takich, pisarz, piszący po polsku, a w międzyczasie Jakub Żulczyk przestał być pisarzem i stał się instytucją, bo pojawia się nie tylko na kartach książek, ale w podcastach, w filmach, w telewizjach, w Netflixach i po prostu imperium twoje jest ogromne i ciągle nawet w wariach sądowych. I ciągle rośnie. A no właśnie, jeszcze cię ciągają po sądach. Czyli to może być tak naprawdę nasze ostatnie spotkanie, bo zaraz cię... Nie jestem aż takim pesymistą. Wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. Ale jesteś co, wypoczęty, wesoły, pełen werwy i to chyba wszystko głównie dlatego, że nie pijesz. Nie jesteś skacowany, nie jesteś... Znaczy, wiesz co, ja już ten etap, bo ja już nie 7 lat nie piję, to prawda, dopiero teraz zacząłem się tym zajmować, że tak powiem, publicznie, czyli napisałem na ten temat powieść, co prawda nie o sobie, ale bez wątpienia jakieś tam doświadczenia, żeby napisać książkę pod tytułem Informacja zwrotna, były użyte jakieś moje doświadczenia i był użyty też jakiś, wiesz, zebrany materiał. I przede wszystkim, gdyby nie ta moja przygoda, że ja w pewnym momencie jakby postanowiłem, że ja będę jakby trzeźwiał i w ogóle przestanę żyć w jakiś tam sposób, a zacznę w inny, no to gdyby nie ta przygoda, to pewnie, wiesz, nie przyszedłby mi do głowy w ogóle pomysł na taką książkę, nie? Ona się musiała z czegoś wziąć. Druga noga tego zajmowania się publicznie tym całym trzeźwieniem to jest nagrywanie od jakiegoś czasu podcastu z Juliuszem Strachotą, moim przyjacielem, wspaniałym pisarzem polskim. Podcast się nazywa Co ćpać po odwyku, jak niektórzy może Państwo wiedzą, można go słuchać na Storytelu, na Spotify'u, jeszcze chyba gdzieś tam. I cała ta robota podcastowa i też to pisanie tej książki to jest jakaś konsekwencja wielu lat tej przygody. A dlaczego jakby mówię o tym, że no nie może nie wielu, ale no 7, czyli to już jest, wiesz, 7,5, czyli to już jest dużo. I to jest gdzieś odpowiedź na to pytanie o to wypoczęcie, bo jakby ten etap, że... Kurczę, pojawił się jakiś taki zastrzyk energii, wspaniały, jakiś taki w ogóle, wiesz, jakaś świeżość, czystość, że inteligencja skoczyła mi do góry i tak dalej i w ogóle, że to życie jest dużo jednak fajniejsze, chociaż się go bałem, tak jak wszyscy się go boją, bo to jednak bardzo ważny element z tego życia dotychczasowego odpada, czyli te używki. No, ale to już dawno jest za mną, nie? Wiesz, to jakby ja po prostu jest teraz normalne życie, no, z którym ja się muszę jakoś borykać. W tym momencie jestem jakiś słabo wypoczęty, powiem ci, bo pojechałem sobie na wakacje chwilę temu, ale jak wróciłem z tych wakacji, to zrozumiałem, że to było za mało. I że powinienem, wiesz, mieć takie wakacje... Oczywiście ja nie chcę z siebie robić jakiegoś, wiesz... Prawda, stachanowca są cięższe na pewno bez wątpienia zawody i bardziej odpowiedzialne od tych, które ja wykonuję, ale... Na przykład mój. Na przykład twój, tak, tak. No na przykład twój albo, wiesz, no nie wiem, prezydenta. No. Także wiesz, także tak, no... ale wydaje mi się, że chciałbym trochę bardziej odpocząć. Jestem trochę zmęczony, ale też jestem taki trochę... gotów do akcji, bo znowu jak zwykle jestem, wiesz, po pachy, a nawet po uszy w jakichś nowych projektach i sytuacjach i pisaniu, i dla telewizji, i książek, i co bądź. To jak nam starczy czasu, to o tym porozmawiamy, ale wczoraj mieliśmy na Festiwalu Miasto Słowa taki dzień, gdzie spoglądaliśmy w przyszłość, oglądaliśmy sobie ekranizację Stanisława Lema, zastanawialiśmy się, kiedy świat się skończy, zastanawialiśmy się też nad tym, w jakiej kondycji jest polska i światowa nauka, doszliśmy do wniosku, że w średniej i tak dalej, ale dziś mamy takie spotkanie, gdzie
nie spotkania, tylko cykl spotkań, gdzie skupiamy się bardziej na człowieku i porzucamy tę taką makroperspektywę, żeby się właśnie przyjrzeć bliżej, jak to zwierzę homo sapiensowe sobie radzi. I chciałem, żeby nasza rozmowa też miała trochę taki wymiar, ale jesteśmy na festiwalu literackim, więc o literaturze też trzeba pogadać. I powiedziałeś, że często jak się słucha postarzałych gwiazd rocka, które opowiadają o tym, co się działo w latach 60-tych, 70-tych, to mówiły, że wypadła mi dekada kompletnie przez te używki z życia i kompletnie zmarnowany czas. Jak nie lepiej. Mój ulubiony nagłówek ostatnich lat, który przypomniał mi Facebook, to 2 lata temu był taki artykuł w Guardianie, gdzie Nick Cave, to był nagłówek artykułu, Nick Cave mówi: kiedy rzuciła mnie PJ Harvey, to tak się zdziwiłem, że aż wypadła mi strzykawka. No właśnie. W twoim wypadku te doświadczenia z używkami były o tyle nie latami straconymi, o ile właśnie przekułeś je na podcast i książkę. I o tej książce chciałem 2 słowa zamienić, bo książka jest interesująca z wielu powodów, natomiast chciałbym ją troszeczkę, bo państwo albo przeczytali, albo przeczytają po dzisiejszym spotkaniu, co do tego nie mam cienia wątpliwości, ukontekstualnić. No bo z jednej strony mamy te setki książek o piciu najróżniejszych, na których się wychowywaliśmy i które absolutnie kochamy. I o niektórych z nich będziemy rozmawiać już wkrótce na tej scenie, bo będziemy rozmawiać o Jerzym Pilchu. No ale jest Pilch, jest Jerofiejew, jest... Jerofiejew, czyli Moskwa Pietuszki, jest oczywiście Pod wulkanem Lowry'ego. No ale to są książki, które z informacją zwrotną na półce by się nie rymowały. To znaczy informacja zwrotna się domaga swojej własnej, osobnej półki. Opowiedz mi, dlaczego? To znaczy, czy to jest tylko kwestia tego, że ci panowie mitologizowali alkohol i pijaństwo, czy też kwestia innych istotnych różnic? I od razu drugie pytanie rzutem na taśmę. Mogę wtedy zapomnieć pierwsze. Dobra, ale to dawaj pierwsze, dawaj pierwsze. Ale żebyś ty teraz nie zapomniał tego drugiego. Słuchaj, bo jakby tak, w dużym skrócie, to ja szukałem jakiegoś pomysłu na tę książkę i szukałem, próbowałem jakoś złapać ten temat tak, aby... No po prostu mi ta książka wyszła w skrócie, tak? To jest szukanie jakiejś konwencji, jakiegoś sposobu, jak w ogóle się za to zabrać. I w pewnym momencie zrozumiałem, że taki sposób, w którym ja właśnie będę mitologizował, tak jak powiedziałeś, to picie, do czego w ogóle jest bardzo duża tendencja w literaturze światowej XX wieku, bo wszystkie te opowieści pijackie są takie dosyć zmitologizowane w tym sensie, że ten pisarz jakby owszem, on upada na samo dno, jakby strasznie cierpi, ale to doświadczenie gdzieś tam go uszlachetnia, bo to jest taka walka z tym nałogiem i czasami ona jest tragiczna, ale jest w tym jakaś taka i pewna rycerskość, pewne takie, w ogóle, że to jest zawsze taki święty Jerzy walczący ze smokiem, że jest w tym jakaś taka, wiesz, kurczę, jednak moc, siła i to jest takie, oczywiście jest taka opowieść pijaka, który przydaje jakieś w ogóle zawsze wagi swojemu nałogowi, ale pisarze z racji tego, że umieją świetnie historię opowiadać i znają konwencje, umieją na zawołanie ci dobrzy pisarze wywoływać w czytelnikach różne emocje, więc zawsze nabudowują tego typu taką fantasmagoryczną narrację. No i w literaturze jeszcze dochodzi ten taki, wiesz, wątek metafizyczny, nie? Do tego, że ten alkohol jest jakimś takim po prostu łącznikiem do jakiegoś innego świata, do jakiejś innej rzeczywistości, do jakiegoś takiego świata duchów, że pozwala trochę, jakby, że ma tę taką jakość, to zwłaszcza widać w takiej, no na przykład u Pilcha to jest w polskiej literaturze, a u Jerofiejewa, że to ma taką, on jest taki, trochę ma taką psychodeliczną właściwość, wiesz, moglibyśmy powiedzieć. Ja chciałem się od tego wszystkiego odciąć, bo ja chciałem stworzyć bohatera, który w tym piciu... Ja nie chciałem napisać książki dydaktycznej, bo uważam, że jakby to jak się zabiera z takim nastawieniem do pisania, że ja napiszę książkę dydaktyczną, to zawsze wyjdzie z tego gniot. Ale też chciałem zrobić bohatera, który gdzieś tam... Oczywiście, że potrzebowałem bohatera, który będzie trzymał czytelnika przez całą książkę. Ja zawsze się staram takiego bohatera stworzyć. Może w czarnym słońcu nie chciałem takiego bohatera stworzyć, ale też to było z premedytacją, żeby ten bohater budził takie bardzo skrajne, repulsywne uczucia. Ale to był taki pomysł. Na przykład w informacji zwrotnej potrzebny był mi bohater, który gdzieś tam będzie tego czytelnika trzymał przy sobie, ale potrzebny mi był też bohater taki żałosny i pogubiony, a przede wszystkim bohater, który kłamie, nie?
który jakby jest nieprawdziwy, bo jakby z tego, co, który będzie, jest niefajnym człowiekiem, nie? Bo z tego, co ja wiem o nałogach, z czego się dowiedziałem i na własnym przykładzie, i na przykładzie wielu innych ludzi, których, wiesz, słuchałem, z którymi rozmawiałem i tak dalej, to ten nałóg robi ci coś takiego, że cię zamienia w niefajnego człowieka, który po pierwsze kłamie, a który po drugie ludzi traktuje skrajnie instrumentalnie, bo ci ludzie mogą mu tylko pomagać albo przeszkadzać, wiesz, to nie ma jakby trzeciej podgrupy. I było mi to potrzebne bardzo. I taką w ogóle bardzo ważną dla mnie książką, bo ja oczywiście zrobiłem sobie takie repetytorium z tej literatury alkoholowej, cudowna książka Stracony Weekend Charlesa Jacksona, z której nawet tam jest cytat w informacji zwrotnej, którą bardzo polecam, no, wspaniała powieść amerykańska. Ale też taką bardzo dla mnie ważną książką była taka książka, która nie wiem, czy ona wyszła po polsku, chyba nie. Takie jest taka amerykańska eseistka, ona się nazywa Leslie Jemison. Młoda dziewczyna, no, w moim wieku, powiedzmy, to taka autorka też, taka, powiedzmy, jeszcze tego, no, młodszego pokolenia w Stanach. I to jest taka autorka trochę, nie wiem, no typu taka, nie wiem, jak Rebecca Solnit, czy ktoś taki, czy Joan Didion, no taki literacki esej, tylko to jest młodsza dziewczyna. I ona napisała taką genialną absolutnie książkę, która mnie bardzo zainspirowała, ona się nazywa The Recovery. I to jest taki gruby, posążnisty esej, w którym ona z jednej strony opowiada o swoich jakby perypetiach też związanych z trzeźwieniem i wychodzeniem z alkoholu i tym, jak to wpływało na jej relacje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawie o tym pisze, ale ona to przeplata w ogóle jakby takim esejem literaturoznawczym. I ona pisze o tych wszystkich pisarzach pijakach, nie? Przez cały ten czas trwania tej opowieści. Czyli dobiera się im tak do tyłka, czyli do Hemingwayu, o Lowrym, o Raymondzie Carverze, właśnie o Charlesie Jacksonie. Dobiera się ich do tej literatury i do ich biografii. Pisze też trochę o kobietach, pisze o Shirley Jackson, Flannery O'Connor, ale też to są takie pisarki, których bardzo dużo o ich osobowości literackiej, takiej życiowej świadczyło to, że one musiały totalnie się boksować z facetami, radzić sobie w takim bardzo zmaskulinizowanym świecie tej literatury. I ona w wielkim już skrócie, żeby nie opowiadać całą godzinę o cudzej książce, to ona tam zwraca na taką super ważną rzecz uwagę, że w ogóle cała ta narracja, ta mitologizacja tego picia, cała ta taka wielka, ta pijacka bajda, jakby i jest w swojej istocie strasznie maskulinistyczna. Jest bardzo taka męska, bardzo taka w ogóle patriarchalna. I to też było też źródłem, jakby jest źródłem takiego konfliktu w tej literaturze. To sprawia, że ona jest dla wielu ludzi fascynująca, że te biografie tam Hemingwaya czy Bukowskiego są fascynujące, ale też nawet tych autorów życiowo sprowadziło to na różne takie w ogóle bardzo kiepskie tory. No i wiesz, i to mnie gdzieś bardzo zainspirowało, że w ogóle, żeby wydrenować tego Marcina Kanie, tego mojego bohatera, wydrenować tę opowieść z jakiejś takiej, żeby to też była książka, już w wielkim skrócie, żeby to też była książka o, no, o męskości, nie? Jako takim, wiesz, ja nie lubię określenia toksyczna męskość, bo ono jest bardzo, bardzo szerokie i różne rzeczy niebezpieczne w tym sensie, że można do niego różne rzeczy powsadzać i nim tak w ogóle szafować trochę zbyt może nierozważnie, ale gdzieś to mnie interesowało w ogóle, jakby taki, to jest coś. I to na pewno jakby wydaje mi się też, to, że ja to sobie przemyślałem i gdzieś tam też zacząłem wymyślać tę historię pod tym kątem, mi się wydaje, że na pewno gdzieś tę książkę, wiesz, no ubogaciło na pewno, nie? Bo to, że na przykład tam w pewnym momencie jakby tam ten bohater zaczyna się naśmiewać z pilcha, no to jest taka bardziej prowokacja z mojej strony, bo ja uwielbiam prowokować często w głupi sposób, a niż jakiś rzeczywisty przytyk do literatury pilcha, chociaż rzeczywiście muszę przyznać, że to jest też trochę samplowane z moich terapii, bo mnie na terapii się strasznie śmieli wszyscy terapeuci z pilcha i tak dalej. Był on jakby źródłem wielu takich, no może śmiali się to nie jest to słowo, ale jakby był uznany za takiego, pomijając od literackiej jakości, bo, znaczy nie, no też po prostu go nie lubili ci w ogóle, raczej nie jest to lubiany autor, jakby, bo że taki, ja, to nie jest moje zdanie, tylko zdanie, którego gdzieś tam, jakby zdanie, które usłyszałem, no, że gdzieś to jest takie fałszywe, szkodliwe, bełkotliwe i że w ogóle on też jakby kreował taki swój mit alkoholowy przez całe życie, nie?
i też rozpływał się o tej, wiesz, o tym alkoholu i tak dalej, nie wiadomo jak poetycko, a nigdy jednak nie dokonał tego takiego no, coming outu, jak to się mówi dzisiaj, nie? Nigdy nie wyszedł i nie powiedział tak w ogóle bardzo wprost tego. Oczywiście jego prawo, tak? Ja uważam, nie chcę go za to krytykować, tylko to był bardziej taki przytyk też do tych sytuacji. To, co tam jest o tym Pilchu w tym paragrafie, co on mówi, ten Marcin Kania, to są rzeczywiście jeden do jednego usłyszane rzeczy na terapii, no. Bo też czasami tam się o książkach rozmawia, tak w ogóle, no. Albo może moja obecność prowokowała takie rozmowy, nie wiem. No o Pilchu zaraz będziemy rozmawiać, to może w ogóle zostaniesz na scenie z nami, natomiast... Absolutnie nie czuję się na siłach. Natomiast, Jezus Maria, poruszyłeś bardzo dużo wątków. Wydaje mi się, że wątek męskości swoją drogą, natomiast alkohol i kobiety to jest w ogóle rzecz, która jest jeszcze do ruszenia, no bo pojawiły się książki Pustkowiak, a to Halber, w tym roku do Gdyni nominowana autorka... Ola Zbroja jeszcze. Czy właśnie nominowana w tym roku Hordecka, która... pisała o alkoholu nie tylko w kontekście kobiecości, ale w kontekście rodzinności w ogóle. Wśród męskich alkoholików amerykańskich nie wymieniłeś Patricji Highsmith, która przecież, no, którą koniec końców alkohol jakoś tam zabrał. Tak, oczywiście. Natomiast to jest temat... Wspaniała pisarka. Fenomenalna. Wspaniała, jedna z moich ulubionych. Zupełnie inną rozmowę. A ja chciałem teraz jeszcze właśnie ukontekstualniać dalej informację zwrotną, bo wiadomo, literatura dzieli się na dobrą i złą na przykład, ale też dzielona jest przez media i przez krytyków czy publicystów literackich na... Tak jak książki dzielą się na cienkie i grube. Dokładnie, ale jest też dzielona na literaturę gatunkową i niegatunkową. To mniej więcej znaczy tyle, że gatunkowa to jest ta, której pisarz jest w stanie się utrzymać z tego, co robi, a niegatunkowa to jest taka, gdzie pisarz musi dostać... W końcu sensowną definicję tego ktoś powiedział. Dzięki. W końcu słyszałem sensowną definicję tego głupiego podziału. Literatura gatunkowa to jest ta, z której autor potrafi się utrzymać. Tak, a niegatunkowa to jest taka, gdzie pisarz albo pisarka muszą dostać nagrodę literacką Gdynia, żeby mieć na chleb. Natomiast literatura też dzieli się na zaangażowaną i niezaangażowaną i ten podział w ogóle nie wiem, co znaczy. Natomiast, bo pewnie Zygmunt Miłoszewski był taką pierwszą osobą, która używając płaszczyku kryminału i literatury gatunkowej właśnie poruszała niezwykle ważne pierwszą w Polsce tematy. Ja po pierwszej lekturze informacji zwrotnej rozmawiałem z krytyczką filmową dla odmiany sendecką Magdą, która ze łzami w oczach opowiadała mi o swoich odczuciach w trakcie lektury informacji zwrotnej, bo powiedziała, że to nie jest książka potrzebna, tylko to jest książka wręcz konieczna, że alkohol w jej przekonaniu, nie COVID, nie wypadki samochodowe, nie prezydent Duda, tylko alkohol jest właśnie największym szkodnikiem w społeczeństwie polskim, rakiem, który go zjada i nikt o tym nie mówi. I pomijając tą twoją konfesyjną wypowiedź, że miałeś doświadczenia, że wylazłeś z tego, że 7 lat walczyłeś, to czy siadając do tej roboty miałeś takie poczucie misyjności, że rzeczywiście te puste małpki, które widzisz wszędzie, pewnie też mając za uszami takie doświadczenia, jakie miałeś, no też rozpoznajesz po twarzach tych zmęczonych ludzi, którzy są funkcjonującymi alkoholikami, a de facto są niefunkcjonującymi członkami naszego społeczeństwa, a momentami wręcz pasożytami. Czy ty się z Sendeckiej wypowiedzią zgadzasz, że to jest rzeczywiście rak, choroba, z którą jako społeczeństwo sobie nie radzimy, nawet nie zaczynamy o tym rozmawiać. Jest to w dalszym ciągu wstydliwe, a w prawie co drugiej polskiej rodzinie mamy z tym do czynienia. To znaczy może anegdota na początek, ostatnio zasłyszana. Nie powiem, kto mi tę anegdotę opowiedział, bo mam dziury w mózgu, musiałbym sobie, pewnie w trakcie opowiadania przypomnę sobie, kto mi to opowiedział, ale w jednym z biurowców w Warszawie, na Mordorze tak zwanym, czyli to tej takiej dzielnicy na dalekim Mokotowie, gdzie są te wszystkie takie biurowce i te korporacje i tak dalej, w jednym z biurowców na Mordorze na dole była pani, która miała po prostu stoisko
Tak, to tak jak, nie wiem, do wchodzisz czasami do biurowca, jest na dole stoisko i pani tam miała gazety, papierosy, batoniki, gumy do rzucia, co bądź, i miała małpki, nie? I jakby w pewnym momencie, wie, jakby doszli do wniosku chyba włodarze budynku i tak dalej, no że jakby to trochę nie tego i że pani tam nie może tymi małpkami handlować. I pani nagle powiedziała, wystosowała specjalne pismo do wszystkich, strasznie się wściekła, powiedziała, że ona sobie totalnie nie życzy, żeby jej zabraniać handlować tymi małpkami, ponieważ to jest 80% jej utargu i jak ona po prostu nie będzie mogła handlować tymi małpkami, to ona będzie musiała zawinąć biznes w ogóle i zawinąć biznes i nie będzie miała co jeść. I zapytała się ktoś się zapytał jakby, a ile pani dziennie tych małpek sprzedaje? Ona powiedziała, że 300. W biurowcu pracowało 500 osób. I sprzedawała 300 małpek dziennie. Więc to oznacza, że jakby no 60% ekipy była codziennie na bombie, nie? Wiesz, po prostu przemykała, zakładając, że tam przypadała jakby małpka dziennie, no ale... No i to jest... Kurczę, w Polsce, okej, sama jakby leczenie... Słuchaj, w moim miasteczku gminnym, który jest malutki, bo ma tam 4,5 tysiąca mieszkańców, jest w dalszym ciągu, jedyny dobrze prosperujący warzywniak, który ma takie, wiesz, przyzwoite... pory, kapustę, ziemniaki i groch. I od roku, jak się wchodzi do tego warzywniaczka, to za panią sprzedającą jest ściana alkoholu, bo pani powiedziała, że już nie jest w stanie z samych warzywek dać radę. No tak. I teraz rozwinęła rzeczywiście skrzydła. No tak, no wiesz, słuchaj, u nas jest w ogóle bardzo, znaczy jakby samo leczenie to nie jest złe, bo to nie ma jakichś większych problemów z tym, żeby się dostać na terapię państwową i tak dalej, jakby są miejsca, nie? Chociaż to, że są miejsca, to też świadczy o tym, że jakby kurczę... Jaki jest problem. Tak? Że jest, jaki jest problem. No kurczę, moim... Ja nie chcę rzucać, są tylko moje przypuszczenia, ile procent dorosłych ludzi w Polsce ma jakby problem alkoholowy, ale jakby bardzo złe, jakby nie ma żadnego zabezpieczenia przed tym w ustawodawstwie. No i w Polsce się dzieją rzeczy jakby takie no karczemne, niedopuszczalne w innych po prostu jakby w ogóle, no to, że możesz kupić w Polsce alkohol na stacji benzynowej, wiesz, jakby twardy po prostu, wiesz, możesz kupić wódę, wiesz, na o każdej porze dnia i nocy, że jakby nie ma żadnych, wiesz, jakby nie ma żadnych przepisów regulujących sprzedaż w odległości od szkół, że jeśli są jakieś przepisy takie w ogóle profilaktyczne, to one są dosyć durne i takie martwe, bo to są jakby takie przepisy zabraniające tam, nie wiem, picia w plenerze i tak dalej, które gdzieś tam ktoś słusznie zauważył, że są takie też trochę klasistowskie, bo w plenerze raczej piją ci, których po prostu nie stać na to, żeby gdzieś pójść i się napić, że tak powiem, po prostu w lokalu, tak? Więc i nic te przepisy nie dają, poza tym po prostu, że ludzie dostają mandaty. Ja w ogóle mam jakieś takie swoje, nawet jeszcze bardziej kontrowersyjne pomysły na to, co należałoby zrobić, nie chcę się nim publicznie dzielić. Znaczy nie chodzi, broń Boże, o prohibicję. Ja nie jestem aniołem prohibicji, ale jakby ja uważam, że powinno się absolutnie wycofać alkohol w ogóle ze stacji benzynowych, to po pierwsze, po drugie wycofać ze sklepów okołoszkolnych, po trzecie wprowadzić jakby regulacje jakby czasowe jakieś w jego sprzedawaniu, zwłaszcza, że jeśli chodzi o mocny alkohol, a po czwarte należałoby absolutnie zalegalizować marihuanę jako produkt taki ogólnodostępny, znaczy w placówkach przeznaczonych do konsumpcji. W szkołach, ale... Nie, no w szkołach też nie, absolutnie, ale też jakby jestem przekonany, no jest to dla mnie absurdem, że jakby używka o dużo mniejszej szkodliwości społecznej, jakby gdzieś tam fizycznej jest wciąż jakby no legalna tylko w takim trybie medycznym, a dużo twardszy narkotyk jest ogólnodostępny w trybie bez najmniejszego problemu, no. Ale to wiesz, to nikt, znaczy to są tylko jakieś moje, ja jestem autorem, jestem artystą, nikt mnie nie będzie, wiesz, o zdanie pytał w tej sprawie, natomiast no wiesz, to jest, kurczę, to jest twardy drak, nie? I to nie o to chodzi, żeby go zdelegalizować jak heroinę, ale chodzi o to, aby jednak traktować go pod wpływem realnego gdzieś tam zagrożenia. Ostatnio na przykład wpadł mi w taki, w ogóle był nagłówek z Gazety Wyborczej, mi się wyświetlił w feedzie taki list od czytelniczki, bo oni publikują cały czas takie listy od czytelniczek, które czasami mi się wydaje, że oni sami je piszą, ale albo jest osoba za to odpowiedzialna, albo coś tam... Znalazłam u mojego 16-letniego syna w ogóle marihuanę, co mam zrobić? No jakby i moim pierwszym odruchem było no cieszyć się, że nie znalazłaś wódki, nie? Jakby no po prostu.
No właśnie, ale mieliśmy rozmawiać nie o makrospołecznych rzeczach i nie o tym, jak należy w Polsce zmieniać ustawodawstwo, tylko mieliśmy rozmawiać też o, no, o człowieku i blisko tego człowieka być. I to, o czym mówiłeś przed chwilą, jest tematem, który pewnie powinniśmy jakoś tam poruszyć, no bo powiedziałeś, że są miejsca. Że są miejsca na NFZ-owskiej darmowej terapii, miejsc generalnie w służbie zdrowia nie ma nigdzie i na nic, chyba z tym jednym właśnie wyjątkiem. No tylko znaczy, właśnie... są miejsca. Nie ma czegoś takiego, że to chyba jest jeden z, rzeczywiście z niewielu przypadków w polskiej służbie zdrowia, że się czeka pół roku na przykład na miejsce na terapii państwowej, alkoholowej. Raczej wszyscy, którzy terapię państwową przechodzili, których znam, ja nie przechodziłem państwowej, ale ci, którzy znam, którzy przechodzili państwową i musieli być jakby i zarówno tam odizolowani i zamkniętą terapię mieć i otwartą i tak dalej, to nikt nie miał takiej sytuacji, że mu powiedziano, że ma czekać 3 miesiące albo pół roku, czy raczej no, zaczynał to od razu. No właśnie, no tylko problem jest gdzie indziej z tego wynika. Problem jest taki, że tej terapii się często nie rozpoczyna. I teraz pytanie, znaczy po pierwsze pytanie, jak to było w twoim wypadku, kiedy nadszedł ten moment, że ty sobie powiedziałeś, no dobrze, nie ma się co dłużej oszukiwać, jednak jest jakiś problem, coś należałoby z nim zrobić. I czy myślisz, że takie książki jak Informacja Zwrotna, czy jej późniejsze ekranizacje i adaptacje są w stanie coś zmienić i tych naszych nadwiślańskich braci i siostry jednak popchnąć w objęcia jakichś terapeutów, no bo ja rozumiem, że ty wychodzisz z założenia, że to jest absolutnie konieczna i jedyna droga, że inaczej z tą chorobą, nie, to jest choroba, którą po prostu należy wyleczyć, jedynym sposobem leczenia jest terapia, czy jedynym skutecznym. No jest jedynym skutecznym, to na pewno. Na takiej trochę tam... Znaczy tak, bo to w ogóle co muszę powiedzieć. Bardzo zachęcam jakby do słuchania naszego podcastu. Nie tylko o to chodzi, że chcę być banerem reklamowym swojej roboty, ale my tam o tych sprawach, zarówno jakby naszych przeżyciach, naszych poglądach na to jakby gadamy bardzo długo, bardzo obficie, zarówno między sobą w pierwszej serii, jak i z zaproszonymi gośćmi. Natomiast żeby jakoś tam pokrótce jednak na twoje pytanie odpowiedzieć, to wiesz, to jest, znaczy kiedy ja na przykład skleiłem się, to tak w największym skrócie, kiedy ja skleiłem, że coś jest nie tak, to pamiętam taki moment, w którym sobie, ale to nie był moment, w którym sobie powiedziałem, dobra, coś trzeba z tym zrobić, tylko taki moment, który ja pamiętam do dzisiaj, taki moment, że sobie robię postanowienie, cały czas jakby funkcjonując w takiej sytuacji, że jest wszystko spoko, znaczy w swoim wewnętrznym jakby w ogóle świecie mieć, że wszystko jest spoko, kiedy sobie mówię, no dobra, trzeba jakoś wziąć się w garść. 2 dni w tygodniu nie będę pił. I byłem, nie, to miało być 3, ale 3 nie wyszło. Także jakby to pamiętam na przykład, takie procesy myślowe, które dzisiaj strasznie mnie bawią. No. Albo pamiętam zakłady, że na przykład tam z kolegami się zakładam, jakby, że tam zakład jest między paroma kolegami, że miesiąc nie będziemy pić. I pytanie, i potem jest cała w ogóle jakby dyskusja na tym, jaka kwota ma być przedmiotem zakładu, bo to chodzi o to, że kto odpada, ten daną kwotę wpłaca do puli i ci, którzy wytrzymują, biorą pulę między siebie. No takie zabawy, w ogóle to jakiś absurd, tak? I cała rozmowa między 5 kumplami, z których nikt nie był na dany moment jakimś w ogóle nie wiadomo jakim krezusem i cała rozmowa między 5 kumplami, jaka ma być ta kwota, żebyś jakby, jakby powstrzymać przynajmniej przez jakiś czas kogoś przed niepiciem. I stanęło, pamiętam, chyba na 15 tysiącach na łeb. Żeby w ogóle, rozumiesz o czym mówię, nie? Żeby w ogóle, a to nie jest tak, że to było 5 krezusów, którzy mieli wtedy kasy po pachy, się założyło, nie? Czyli to tego typu anegdoty mogą jakby zobrazować jakby mniej więcej, gdzie ja byłem bez wchodzenia w jakieś takie w ogóle tam szczegóły właśnie dramatyczne albo robienia takiego jakiegoś żółtego szalika i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o książkę, bo zadałeś mi pytanie przed chwilą, czy ja w ogóle siadałem jakby z takim poczuciem misji do pisania. Na pewno z mniejszym niż do podcastu, bo podcast w ogóle tak powstał, że myśmy usiedli i sobie byśmy pomyśleli, słuchaj, a jakby okej, my to zrobiliśmy obaj,
I jakby obaj gdzieś tam też przyznaliśmy się do tego publicznie i też mamy takie przejścia, mówię, z Julkiem Strachotą prowadziliśmy takie rozmowy, zróbmy coś dobrego. I to wyszło. Jakby to był ten impuls do tego, żeby zacząć ten podcast nagrywać. Może nie, że teraz będziemy wszystkich uświadamiać i wyjaśniać i być mentorami, tylko po prostu zróbmy coś dobrego, zróbmy coś fajnego, zróbmy coś okej, nie? Pomóżmy komuś, kto pomaga, kto potrzebuje tej pomocy. I wydaje mi się, że trochę się ta pomoc udała, no bo kurczę, nie? Powiem ci tak szczerze, że nie ma dnia, żebym ja nie dostał na Instagramie albo na Facebooku jakiejś wiadomości pod tytułem dziękuję. Czasem zdarzają się bardziej dramatyczne, typu dziękuję, uratowałeś mi życie. Czasami takie, że dzięki, bo w ogóle coś zrozumiałem, dzięki w ogóle temu podcastowi, ale nie ma dnia, żebym nie dostał takiej wiadomości, że w ogóle coś się udało zrobić. I to w ogóle jest super, bo to pokazuje, że ta nasza robota ma bardzo dużo sensu. Również dlatego, że my staramy się o tym mówić w jakimś tonie bezpretensjonalnym, nie robić z tego akcji pod tytułem Wódko, pozwól żyć, tylko po prostu mówić o tym tak jak o jakimś innym po prostu aspekcie życia. Natomiast jeśli chodzi o książkę, no to wiesz, to no tutaj sprawa trochę była inna, no bo przede wszystkim no ja chciałem, tak jak za każdym razem, napisać dobrą książkę. I miałem przeczucie, że ta książka, żeby napisać dobrą książkę, no to trzeba pisać o czymś, na czym trochę się znasz. Ja się trochę na tym znałem. I ta książka też, książki powstają jednak z trochę bardziej takich pobudek jednak cyniczno-egoistycznych, jakby nie patrzeć, nie? Że jednak, kurczę, ja jako autor, kiedy już siadam do tej roboty literackiej albo do tej roboty scenariuszowej, to jednak, kurczę, najważniejsze jest to, żeby to była dobra rzecz. A żeby to była dobra rzecz, to czasami, kurczę, no nie oszukujmy się, trzeba pewne sytuacje, pewne rzeczy, pewnych historie, pewnych ludzi potraktować trochę użytkowo. Oczywiście z szacunkiem, jeśli i z szacunkiem i jakby z godnością i z kulturą osobistą, ale wiesz, no jakby pamiętam taki moment, że na przykład już siedzę na tej terapii ileś tam czasu, przychodzę tam jak do szkoły, bo to na początku rzeczywiście to jest bardzo intensywne i tam 3-4 razy w tygodniu się chodziło. I siedzę tam i mam takie w ogóle, kurczę, przychodzi mi do głowy taka myśl, no kurde, ja nie mogę zmarnować tak dobrego materiału. Wiesz, o co chodzi? Ani nie mogę zmarnować tego tak dobrego materiału, który jest dookoła, ani nie mogę zmarnować takiego materiału, w sensie tego, co mi się samemu przytrafiło, że to jest po prostu, no kurde, to jest samograj, tak? Tylko, że po prostu potrzeba czasu, żeby to się jakoś okrzepło, związało, jakby zrobiło jakieś spójne i żebym ja w ogóle zrobił z tego jakąś, wiesz, no taką fajną rzecz, fajną całość. No i powiedziałeś samograj, ale de facto zaczęliśmy spotkanie od tego, że ustaliliśmy, że to jest innograj, tak? No bo nie napisałeś kolejnego Pilcha jednak. No wiesz, no ja przede wszystkim jakby chyba jestem innym autorem, który zupełnie co innego, jakby zupełnie co inne rzeczy ma, wiesz, inne rzeczy ma jakby na myśli, inny w ogóle jakby, wiesz, różnica pokoleń, różnica absolutnie wszystkiego. Chociaż no wydaje mi się, że łączy nas jedno, że chyba obaj pisaliśmy literaturę popularną w tym sensie, że Pilch też się ze swojej utrzymywał. Ja się bardzo cieszę, że to jest innograj. Się po prostu bardzo cieszę, że ta książka jakby jest odrębna, że ona mówi jakimś swoim własnym głosem, że ten głos jak na ten moment jest w polskiej literaturze oryginalny, że przedstawienie jest oryginalne, że ja się też nie boję wchodzić w buty gatunku, nie? Jak piszę swoje książki. Nie boję się jakby wchodzić w takie opowiadanie, nazwijmy to kryminalne, thrillerowe i tak dalej, bo ja gdzieś tam mniej więcej wiem, jak to zrobić, bo ja po prostu gdzieś tam umiem opowiadać, nie? Na takim no, poziomie po prostu technicznym, jakby umiem robić po prostu storytelling i umiem wymyślić fabułę tak, żeby ona gdzieś tam była i wciągająca, i jakoś tam zaskakująca i tak dalej. Także nie mam z tym problemu i byłoby dziwne, gdybym tego nie użył, tak? A też pisanie jakiejś takiej książki, która była po prostu jakimś takim, wiesz, no, wyziewem wewnętrznym bohatera cały czas by mnie zwyczajnie znudziło i zmęczyło, no. No i nas pewnie też. No tak myślę. Pewnie też. Słuchaj, ale jeszcze literaturą. Chciałem jeszcze wrócić na sekundę do, nie tyle co do picia,
co do niepicia. No bo spotykamy się za jakieś 2,5 godziny z Michałem Cichym, który na pytanie, jak być szczęśliwym, ma odpowiedź bardzo prostą, mianowicie medytacja, taoizm, buddyzm, i napisał o tym książkę i Państwu o tym opowie. Natomiast rozumiem, że Twoja odpowiedź niejako częściowa jest brzmi nie pić po prostu. Nie, natomiast nie. Prawda jest też taka, o czym wspomniałeś między wierszami na samym początku, że mam wrażenie, że jeżeli mówimy o alkoholu, który jest tak bardzo mocno zasiedziały w naszej kulturze, ale w takiej naszej kulturze, nie przez duże K, ale też w kulturze codzienności, w kulturze konsumowania kultury na przykład. No Chryste Panie, jak chodzimy na koncerty muzyki popularnej, to najczęściej się na nich upijamy. Jak czytamy książki, to często też sobie sączymy jakieś piwo w trakcie i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, i boimy się tej dziury, która być może nastąpi, albo nie nastąpi po tym, jak te butelki wszystkie poodstawiamy. Podejrzewam, że ty też miałeś jakieś wątpliwości pod tytułem Chryste Panie, czy ja bez tej wody dam radę pisać tak, jak pisałem, czy będę miał tę fantazję, czy będę miał te pomysły. Nie, to ja już nie byłem na tym etapie, wiesz, to w ogóle to ja nie byłem w stanie pisać. Jakby już nie byłem wydolny intelektualnie na tyle, żeby po prostu, wiesz, kurczę, wykonywać swoją pracę. No tam ostatnie miesiące to już były po prostu, jakoś byłem tak zakręcony w jakichś swoich jazdach, kurczę, fazach i tak dalej. No może nie leżałem cały czas jakby, wiesz, we własnych, że tak powiem, jakichś wydzielinach, nie było aż tak źle, ale no nie byłem w stanie pracować. No w sensie tak na jakimkolwiek poziomie. Także to pierwsza radość z tego, jak ja w ogóle gdzieś tam zmieniłem trakcję na czystą, to było to, że ja odzyskałem swoją pracę, że okej, ja mogę pracować i ta praca w ogóle idzie lepiej i idzie w ogóle jakby sprawniej. Także to absolutnie, to w ogóle, to nie miałem pod tym kątem to ja nie miałem jakichkolwiek wątpliwości. Inne te wątpliwości były takie dosyć, wiesz, dosyć gdzieś tam standardowe, bo to były wątpliwości, które gdzieś tam, wiesz, jak zmieni moje życie, co ja będę miał robić, czy ja stracę przyjaciół, czy ja nie zyskam tych przyjaciół, czym w ogóle ja się będę teraz zajmował, ale to jest jakiś taki ogólny strach przed tym, że ja teraz będę samotny i będzie mi się nudziło. I też trochę po to jest ta, wiesz, i po to jest trochę też ta grupa, nie, jest bardzo ważna przez te parę lat, ta terapia grupowa, no bo ona jednak poza tym, że jakoś tam działa, to też zaspokaja ci te potrzeby, no nie jesteś samotny, bo masz tych przyjaciół, kolegów z tej grupy, no i ci się nie nudzi, bo musisz tam jednak przyjść, bo ta grupa jednak też jest trochę taką protezą sytuacji towarzyskiej, tak? Więc o to gdzieś tam w tym wszystkim chodzi, wiesz. Miałem jeszcze coś, co chciałem powiedzieć, tylko kurde, kompletnie to zgubiłem. Nie przejmuj się, ale czyli generalnie mówisz tak, że zastąpiłeś alkohol robotą i normalnym funkcjonowaniem i to starczyło? Czy miałeś poczucie, że musisz jeszcze coś w swoim życiu wykombinować? Nie, no oczywiście, że się wkręciłem w jakieś kolejne tam rzeczy, no w jakieś tłoki, no zacząłem uprawiać sport, wiesz, nie wiem, zacząłem grać, wróciłem do grania w gry dużo, wiesz, jakby zacząłem, jakby to musisz mieć coś, co ci gdzieś tam, bo to jest jakby gdzieś tam też neurologiczne, nie? To jest, masz rozregulowany ten obwód wyrzutu dopaminy, wiesz, jakby ja jeszcze gdzieś tam, jakby miałem to dużo bardziej rozregulowane, bo ja też nie stroniłem od różnych, że tak powiem, środków wziewnych i po prostu, no i to już nie wróci do normy, nie? Na poziomie takim neurologicznym, nie? Ten obwód, taki nagrody i kary. Więc musisz coś sobie tam dodawać, dawać czasami coś, co jakby sprawia, że jest tak fajnie i że poczujesz się najedzony, no, że masz takie poczucie, wiesz. Natomiast jeśli chodzi o to szczęście, już wiem, co miałem powiedzieć, bo tak mówiłeś o Michale Cichym i o tym, że buddyzm i medytacja, ja też się buddyzmem interesowałem przez dłuższy czas i on też był jedną z takich rzeczy, w które mi zacząłem się interesować jako wypełnianie sobie gdzieś tam czegoś. Wciąż się w nim interesuję bez dwóch zdań, tylko że po prostu nie chce mi się medytować. Całą pierwszą falę COVID-a medytowałem bardzo dzielnie i się chyba przemedytowałem i teraz mi się trochę nie chce, ale bardzo chcę do tego wrócić, bo to jest super. Jeśli to jest regularna praktyka, to rzeczywiście to jest bardzo dobre i to bardzo uspokaja i to wpływa w ogóle na takie funkcjonowanie
typu sen i panuje, no lepsze jest życie zdecydowanie z tą taką praktyką medytacyjną codziennie, to bez wątpienia. Natomiast też jak być szczęśliwym, to różnych rzeczy mnie ten, to gdzieś tam to studiowanie tego buddyzmu, interesowanie się tym, czytanie, chodzenie do sangi, różnych rzeczy mnie to nauczyło, ale właśnie to jak odpowiedź na pytanie, jak być szczęśliwym, chyba brzmi w ogóle nie napinać się na to, żeby być szczęśliwym, nie? Że w ogóle jakby kompletnie gdzieś pominąć to w swoim życiu kompletnie, że ty masz być szczęśliwy, zwłaszcza, że definicje szczęścia takie, które są dookoła, które gdzieś tam ten nam panujący na miłościwie liberalizm ci wpada do głowy, to tak jak głębiej się zastanowić, to one są wszystkie dosyć takie konsumpcyjno-hierarchiczne, nie? Wiesz, żeby po prostu trzeba się wspiąć na wyższy poziom w tej drabinie i mieć więcej, lepiej ten i to gdzieś... jakby, wiesz, i dopaminowe po prostu, że to szczęście jakby to jest właśnie do związane jest z wyrzutami dopaminy, tak? Także w ogóle zapomnieć o tym, nie? Zapomnieć o tym kompletnie. Nie myśleć o tym, że trzeba w życiu być szczęśliwym, zwłaszcza, że absolutnie gwarantowane jest to, że przyjdą momenty, w których zupełnie szczęśliwi nie będziemy, bo umrą nasi bliscy, bo coś przeminie, bo coś się skończy, bo przestanie nasze ciało działać tak, jakbyśmy chcieli, żeby działało, a w końcu sami umrzemy i będziemy musieli jakiś czas żyć z tym, że zaraz najpewniej umrzemy i nic, nie ma to ze szczęściem w ogóle jakiegokolwiek żadnego związku, nie? Wiesz, egzystencja ludzka jest gdzieś tam w ogóle dosyć tragiczna, bywa wspaniała, jest w ogóle świetną przygodą czasami. Wspaniale, że w ogóle ją mamy. Mamy niesamowitego farta w ogóle, że gdzieś tam, że istniejemy. To jest jakiś niebywały fart, ale gdzieś tam jest ta cena, którą za to płacimy w postaci tego, że bardzo często jest bardzo niefajnie i chyba nie ma innej drogi takiej, żeby jakkolwiek to osiągnąć coś, co gdzieś tam się potocznie nazywa szczęściem, niż żeby zrozumieć po prostu, że to szczęście potocznie definiowane jest jakąś mrzonką. Jakby odpowiedzialność, zdrowie, jakaś, nie wiem, kurczę... No to są rzeczy, które są zrozumiałe, harmonia, mierzalne. Harmonia, to są rzeczy, które możemy osiągnąć, ale szczęście to jest, wiesz, to jest, kurczę, to nie wiem, to trochę właśnie to studiowanie mnie tego buddyzmu nauczyło, że te szczęście to są, wiesz, te takie te 40 dziewic, co się obiecuje zamachowcom, no. W islamie radykalnym. To jest mniej więcej to, no. Także tak, no. Dobrze, rozmawiamy sobie o literaturze, rozmawiamy sobie o alkoholu, jak się okazało, rozmawiamy również o szczęściu. Jakub Żulczyk jest moim gościem, pisarz przemedytowany. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem do czynienia z osobą przemedytowaną. Znaczy, chyba już nie jestem, bo powinienem znowu, bo mówię ci, bo to jest jakby właśnie, to fajnie, że ja o tym mogę mówić publicznie, bo czasami jak ja o czymś powiem publicznie, to trochę taką składam sobie obietnicę. Ja po prostu powinienem do tego wrócić, bo ja po prostu czuję jakby tego brak w sensie, że gorzej mi się funkcjonuje, że to naprawdę poprawia głowę. Chociaż też znam takich, którym w ogóle nic to nie poprawiło i są tak samo porąbani, jak byli, mimo że medytują po prostu, wiesz, godzinami. No. To jest ten moment, w którym ja spróbuję Państwa włączyć do naszej rozmowy. Podpowiadam, że Jakub jest nie tylko autorem, nie tylko autorem bloga, ale również kręci się w różnych sytuacjach telewizyjno-kinowych, o które też można podpytać. Nie wiem, czy są wśród Państwa osoby, które chciałyby jakieś pytania Kubie zadać. Ja tu biegam z mikrofonem. Jest jedno pytanie. Podejrzewam, że potem będzie więcej. Podejrzewam, że będzie jeszcze bardzo dużo, bo wiadomo, sami intelektualiści tu naokoło, więc pytanie moje jest takie, a propos właśnie tego szczęścia, szanowny panie autorze, mianowicie, czy nie myślał pan o innej definicji szczęścia, być w zgodzie z samym sobą i być w zgodzie z własnym sumieniem, czy to nie jest właśnie szczęście? Chciałbym się coś na ten temat dowiedzieć od szanownego autora. Znaczy, ja się bardzo staram być w zgodzie z własnym sumieniem. Znaczy, no tak, żeby być w zgodzie z własnym sumieniem, to trzeba to sumienie mieć, nie? Czyli jakby sumienie definiowane jako jakiś, no nazwijmy to, kręgosłup moralny, tak? Czyli po prostu jakąś taką umiejętność odróżniania dobra od zła, no to tak, to w tym sensie to jakoś ten kręgosłup moralny mam. Wydaje mi się, że na swój własny użytek wiem, co jest dobre, a co złe i staram się gdzieś tam jakoś tego
trzymać i postępować według tego wskazania. Być w zgodzie ze sobą to już dla mnie jest trochę taka większa mielizna, bo ja się całe życie zastanawiam, co to znaczy być sobą, bo gdzieś tam no, tożsamość wydaje mi się czymś bardzo gdzieś tam jednak takim labilnym. No, my się wszyscy zmieniamy gdzieś tam w ciągu życia. No, ja jestem kimś innym niż byłem 10-15 lat temu. Nawet jestem na to dosyć jaskrawym przykładem. No, więc niby wciąż jestem tym samym człowiekiem, ale jednak jestem innym. No, podobno co 7 lat wymieniają nam się wszystkie absolutnie komórki w ciele. Więc jakby to być sobą to jest taka w ogóle dla mnie też taka sytuacja jakby podejrzana, ale na pewno jakby trzeba, wydaje mi się, w życiu postępować jakoś tam no prawilnie, jak to mawia młodzież rapowa i wydaje mi się, że gdzieś tam większość z nas w głębi ducha wie, co to znaczy i niektórzy mają to po prostu gdzieś tam takie, mają to zaczadzone, rozwodnione, przykryte, jakby wygłuszone, bo na przykład podjęli inne decyzje, bo chcieli to sobie wygłuszyć, aby po prostu robić coś innego, osiągnąć jakieś profity i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dosyć proste do zdefiniowania i wszyscy wiemy, co to jest, czyli tak chyba w wielkim skrócie szanować ludzi i nie myśleć tylko o sobie, no. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest bardziej wyraziste w sytuacji, w której przestajemy być właśnie sobą, nie? To znaczy tak, moment, dokładnie. W którym zaczynamy się oszukiwać, jest momentem, który bardzo trudny jest do zignorowania i kole nas w oczy, aczkolwiek są ludzie, którzy z powodzeniem żyją w takim stanie latami i odnoszą spektakularne sukcesy często. Czy są jeszcze jakieś sensowne bądź niesensowne pytania do Jakuba Żulczyka dotyczące szczęścia, bycia sobą, literatury i alkoholu albo jakiegokolwiek innego tematu, który chodzi Państwu po głowie? Podoba mi się to szerokie spektrum tego spotkania w ogóle. Jest, już biegnę do Pana. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy na festiwalu literackim, na którym można też kupić książki, a nawet ustawić się w kolejce po autograf po spotkaniu, do czego namawiam niezmiennie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo podobała mi się książka, świetnie się ją czyta, zasysa. Dzięki. Po prostu mega, mega wciąga. Dzięki. Jest taki moment, kiedy po prostu już się idzie do ostatniej sceny. Mhm. Te takie docinki w książce są fajne. Nawet Taco Hemingway dostał strzała tam za jakiś utwór, że teraz jest utwór o metrze i stacjach metra. Tak, tak, ale to ja nie chciałem mu dowalić, no bo co ja będę dowalał Taco Hemingwayowi, to bez sensu. To raczej to chodziło po prostu o to, że ja musiałem, ten bohater jest no dziadersem totalnym, jak to się dzisiaj mówi, więc to i ja chciałem właśnie, żeby on był taki, kojarzy pan taki fanpage satyryczny Wychowani na Trójce? Nie. No polecam, bo strasznie okay. Śmieszne to jest, ale jakby no chciałem, żeby on był taki właśnie Wychowany na Trójce, no czyli jak słyszy na przykład utwór hip-hopowy, to po prostu jakby zaczyna mu krew lecieć z nosa tylko z tego powodu, że to jest utwór hip-hopowy, no bo prawdziwa muzyka jest grana na gitarach elektrycznych, no. No to jest taki wątek, który mi bardzo się jakby tutaj, nie wiem, najbardziej jakby ciekawy dla mnie, to jest taka relacja ojciec-syn i też ta relacja w czasie. Znaczy jakby jak to jest, się buduje, gdzie ten alkoholizm jest, jak ma 14 lat, 20 i to było dla mnie w sumie w tej książce najciekawsze, bo to jest rzadki temat. Mhm. Dzięki. Super, dzięki wielkie. Tak, to jest rzadki temat. Temat się pojawia powoli. Tak? Tam jest pytanie, już biegnę. Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie o motyw przewodni książki, bo dla mnie informacja zwrotna są dwie historie. Z jednej strony mamy alkoholizm, z drugiej temat dla mnie, według mnie, równie ważny, czyli afera reprywatyzacyjna. I nawet tutaj na tym spotkaniu to widać. Widać to w mediach, książka przecież jest głośno omawiana, ale ten temat dużo mniej funkcjonuje. Czy ma pan poczucie, że media te mainstreamowe, TVN-owskie, około wyborcze, które przecież o książce mówią, ten wątek jednak pomijają? Nie, nie do końca. Czy nie jest to specjalne? Nie, nie mam takiego wrażenia. Na przykład ostatnio bardzo fajny tekst napisał Wojciech Orliński, który jest mi ostatnio bardzo przychylny. Tak, tak, no w ogóle, ale to jest dla mnie jakieś w ogóle nowum, że Gazeta Wyborcza i Agora są mi przychylne, bo, ale to już nie wchodźmy w szczegóły, pomimo tego, że nominalnie są moim wydawcą, bo mają dwie moje książki, Zmorojewo i Świątynie, ale Orliński napisał właśnie taki tekst,
a propos informacji zwrotnej, ale też moich problemów ostatnio prawnych, napisał, że jakby, i to mi się podobało, nie? Że łatwiej skazać Żulczyka za obrazę prezydenta, niż rozwiązać sprawę śmierci Jolanty Brzeskiej. Do czego Ziobro no, zobligował się wiele lat temu, że to zrobi, jak na razie kompletnie nie zostało to zrobione. Także nie mam do końca takiego wrażenia, że to jest pomijane. Poza tym zresztą no, w ogóle dwie dziennikarki Gazety Wyborczej napisały chyba najlepszą książkę o reprywatyzacji. Kurczę, pamiętasz, jak ta książka się nazywa, bo teraz wychodzi na to, że wpadło na kolejną moją dziurę w mózgu. Nie pamiętam. No są dwie takie bardzo najlepsze książki o aferze reprywatyzacyjnej. Jedną napisał Śpiewak, a drugą napisały właśnie dwie dziennikarki z Wyborczej. Mógłbym to teraz zgooglować, ale głupio im się nie chce. W każdym razie jest ta... no to nie jest tak, że ten temat jest pomijany. Wydaje mi się, że w ogóle jakby śledztwo takie największe dotyczące właśnie afery reprywatyzacyjnej zrobiła Gazeta Wyborcza właśnie. Także to nie jest takie czarno-białe do końca, nie? Że to jakby media tam jedne to grzały ten temat, a drugie go nie grzały, nie? Zresztą to też jest tak, bo jak na przykład problem z aferą reprywatyzacyjną jest taki, że to jest temat, który gdzieś tam prześlizgiwuje się takim w ogóle śluzem brudnym przez w ogóle jakiekolwiek okopy polityczne, nie? Jakby, wiesz, pamiętam jak spotkałem się ze Śpiewakiem, któremu dzisiaj bardzo łatwo się w ogóle przypisuje taką łatkę kryptopisowca i żeby porozmawiać z nim o aferze reprywatyzacyjnej i zadałem mu pytanie, słuchaj, a powiedz mi, dlaczego, bo jakby przy ostatnich wyborach, albo i prezydenckich, i do Parlamentu Europejskiego, i do Parlamentu Polskiego, PiS w ogóle nie bił w ten bęben. PiS czemu nie grzał tego tematu, tak? No, wszystkie te jakby rzeczy wydarzyły się za jednak no, za rządów Platformy w Warszawie, za rządów Gronkiewicz-Waltz, chociaż Kaczyński, świętej pamięci Lech też przykładał tam, to nie jest tak, że on był w ogóle tam miał ręce od tego umyte. No i on odpowiedział, no kurde, z prostego powodu, no, że oni po prostu też są totalnie w to umoczeni, że to od razu wróciłoby rykoszetem, że wszyscy są w to umoczeni, z każdej opcji politycznej w Polsce. I jakby, wiesz, no jak popatrzysz na listę procesów Śpiewaka, a jestem w tym temacie trochę na bieżąco w tym sensie, że mamy wspólnego papugę, to pana mecenasa Nowińskiego, bardzo serdecznie go pozdrawiam w tym momencie, to jakby wiem, co się dzieje i jakby on ma procesy z każdą legitymacją partyjną w Polsce. Więc wiesz, więc to nie jest zero-jedynkowe, nie? Natomiast oddając honor jakby mediom agorowym, co przychodzi mi z jakimś tam trudem, to największe śledztwo dziennikarskie na ten temat jestem prawie pewien na 90%, że zrobiła Wyborcza. Natomiast czy to jest opisywane w kontekście mojej książki? No to na pewno w artykule Orlińskiego, czy w innych tekstach, powiedzmy w innych mediach, tych takich obecnie opozycyjnych, no to już nie pamiętam, bo ja tego aż tak bardzo też nie śledzę, wiesz. Nie jestem aż tak w to wczuty. Ale na pewno też o tym się mówi w kontekście tej książki. Bo dla mnie to też jest tak, że wiesz, bo to też jest o nałogu, nie? Dla mnie to jest po prostu, to się rymuje na przestrzeni książki, bo to jest o nałogu. To jest o nałogu alkoholu i nałogu uzależnieniu od pieniędzy, no. To jest o chciwości, nie? Więc to jest, dla mnie to jest wszystko w jednym jakimś tam, wiesz, w jednym kręgu. Uzależnienie od pieniędzy to jest nauk, który jeszcze trudniej zwalczyć, szczególnie, że tak, zafirmowany jest na każdym kroku. Tak, a on działa tak kroku. Samo, wiesz, ja widzę po sobie, no jak przychodzi fajny, jak widzę na, wiesz, na koncie, że dostaję jakiś lepszy przelew, no to mi się wyrzuca od razu ten sam w ogóle, wiesz, to samo w mózgu, ten sam w ogóle, ten sam kwasik, który się wyrzucał, wiesz, jak wiedziałem, że zaraz pójdę i tam się zabawię, no to jest to samo, no to jest wszystko dopaminowe, nie? I to jest też haj, nie? I to mija zaraz. No nic, z jednym uzależnieniem i z drugim trzeba walczyć i jakoś sobie radzić. Nie walczmy z innymi nawykami, jak na przykład czytanie. Znaczy, z fajnymi przelewami nie zamierzam walczyć, jak mam być szczery, ale też jakby staram się jakoś tam dzielić, no.
nie walczmy z nawykami takimi jak czytanie książek. Pan, który zadał pytanie jako drugi, powiedział, że świetnie się czyta, dlatego, że jak sam autor z wrodzoną sobie skromnością powiedział wcześniej, po prostu umiem to robić i tego się trzymajmy. Znaczy umiem opowiadać, czy ja jestem, posłuchaj, no, żeby było jasne, żeby nie było, że tu Żulczyk przyjechał i opowiada o sobie, że jest wybitnym pisarzem, no to też nie o to chodzi, ja tutaj jakby mam dużo rezerwy w tej kwestii, ale jakby to, że umiem opowiedzieć historię, która gdzieś tam wyda się ludziom jakoś tam interesująca do samego końca, to o sobie wiem, bo miałem to już obcykane w przedszkolu, no bo panie szły na kawę, a ja dzieciom opowiadałem bajki z pamięci. Także wiesz, to o sobie wiem, no po prostu. I tego się trzymajmy, tylko że... No tak, tylko że wtedy to było po prostu przedszkole, a teraz te opowiadanie bajek czasami łączy się z tłustymi przelewami. A teraz jest gimbaza, jak napisał Dariusz Nowacki, w Gazecie Wyborczej kiedyś. Notabene. Których to tłustych przelewów ci oczywiście życzę. Na koniec tylko zaspokój państwa i moją ciekawość i powiedz, kiedy najbliższego Żulczyka w literackim, filmowym czy innym wcieleniu będziemy mogli gdzieś sobie obejrzeć, poczytać, znaczy spotkać. Tak, no, powinna być niedługo premiera serialu, który się nazywa Warszawianka, do którego napisałem scenariusz. Po raz pierwszy mam jakby, sam mam tak zwany kredyt scenariuszowy, bo przy poprzednich projektach ten kredyt dzieliłem przy Belfrze z Moniką Powalisz i z Bartkiem Ignaciukiem w drugiej serii, przyślepnąc no to z Krzyśkiem Skoniecznym, a teraz mam jakby soul kredyt, jak to się mówi, jestem jakby sam scenarzystą, napisałem cały sezon serialu, nakręcił go Jacek Borcuch, wyprodukowało go HBO, główną rolę zagrał Borys Szyc i wydaje mi się, że ten serial będzie bardzo, bardzo fajny i z tego, bo sam już widziałem parę odcinków, ale też wiem, co w nich będzie mniej więcej, bo to też wymyśliłem. I powinna być premiera, nie powiem kiedy, bo to musi korporacja powiedzieć, obecnie korporacja Time Warner, no bo to Warner jest własnością teraz HBO, ale jak korporacja to powie, to się państwo dowiedzą, ale powinno to być w przestrzeni takiej czasowej, no niebawem. Prędzej niż później. I to jest taka największa rzecz nadchodząca, w którą jestem gdzieś tam zaangażowany. No i do tego powinna być seria czwarta podcastu na jesieni, co ćpać po odwyku. Także to są na ten moment z takich announcements. Ale książki jeszcze piszesz jakieś, czy już nie? No przecież teraz napisałem, to dlaczego tu siedzę i z tobą rozmawiam? No. Ja to już pół roku temu wyszła, proszę cię. No ale co ty ze mnie remigiusza robisz, no proszę cię. No. Szanowni i drodzy państwo. Z całym szacunkiem dla remigiusza, który jest super, ostatnio tak mi dosrał. Widzieliśmy się w Opolu i było coś takiego, że ja musiałem od razu po spotkaniu wracać do Warszawy, bo no, zwierzę zostało samo w domu i musiałem pojechać, wrócić do Warszawy, je nakarmić. I tak wymijaliśmy się właśnie tak, ja schodziłem, a Remigiusz wchodził. I ja mówię do niego tak, cześć Remigiusz, a on mówi, słyszałem, że wracasz, bo musisz kota nakarmić, ty to żyjesz na krawędzi, powiem ci. On jest bardzo dowcipnym kolesiem w ogóle, bardzo go lubię. Moim i państwa gościem był Jakub Żulczyk, który, jeżeli jest takie państwa życzenie, podpisze książkę bądź dwie w tamtym, o daleko namiocie, nie wiem czy go widzisz. W tym białym, tak? W tym białym. Dobrze, idę tam. A my tymczasem powoli się przygotowujemy do rozmowy o Pilchu i o jego gdyńskich, warszawskich i krakowskich przygodach. Wielkie ci dzięki. To ja ci bardzo dziękuję. Szymon, dziękuję państwu.